Armenia wydawała się łatwa. Jechaliśmy na mecz do Armenii i jak się czytało prasę, tak się wydawało, że nikt sobie nie zdaje sprawy, jak ciężkie to będzie spotkanie tam z Ormianami. Wydawało się, że nagle mamy drużynę, która jest nieprzegrywalna. Tymczasem myśmy wiedzieli, jak tam będzie trudno. Myśmy wiedzieli, że trzeba będzie tam czasami walczyć na pięści o to, żeby wyjechać stamtąd z punktami. Byliśmy przygotowani właśnie na tego typu prowokacje, epizody i to, co wszystko może zdarzyć się w tym meczu. Ale być przygotowanym, a potem zrealizować, to są dwie zupełnie różne rzeczy. Kiedy... Niedokładnie Polacy. Tutaj faulowany został Hajto, sędzia pozwolił grać dalej. Powinniśmy to słusznie wybić tę piłkę, jak czyni to kukiełka. O teraz. A tutaj jakieś przepychanie zupełnie niepotrzebnie. I nerwy. Obraz podobny do tego, jaki był. Ale to wszystko z winy arbitra, który nie zareagował na faul. Teraz nie za bardzo może zapanować nad sytuacją. Nasi próbują uspokoić. Absolutnie, sędzia powinien wcześniej zareagować na ten faul, puścił grę i teraz te przepychanki są zupełnie niepotrzebne, bo to się może skończyć jakimiś kartkami, jakieś tam rękoczyny. Wkroczył sędzia liniowy, jeden i drugi słusznie. Może realizator pokaże nam powtórkę całej sytuacji. Zobaczymy, jak się zachowa tego sędzia, zaczynu, który... bo tutaj było bardzo dużo elementów na to, żeby pokazywać żółte kartki. Jestem ciekaw, czy jest tutaj jakaś informacja bocznych sędziów. No oni dobiegli do niego i słusznie, dlatego że opanować w sumie po 10 z każdej strony, nawet 11 z naszej, bo i Jerzy Dudek tam był. Ale myślę, że to skończyło się na przepychankach i skończy się na tym, że słowna reprymenda ostudzi temperament. Kukiełka. Zgranie do środka. Obaj upadli z graczem. Bardzo Armenii. Poważne zderzenie dwóch zawodników. Nie przerywa Belk gry teraz dopiero. Nasi wybijają piłkę. Michał Żebłakow poza linię boczną i okazja do interwencji dla lekarzy z jednej i z drugiej strony. Trudny mecz, tego się spodziewaliśmy. Po okresie, w którym mieliśmy przewagę, świetnym, znakomitym początku, pressingu, który kosztował mnóstwo sił, ale opłacało się, bo objęliśmy prowadzenie. Później błąd wykorzystany przez gospodarzy 1-1. Uskrzydleni atakują, przeważają. Mamy troszkę obawy, bronimy się umiejętnie, konsekwentnie i mądrze. Opuści boisko chyba Radek Kałużny, który ma jednak kłopot z nogą, bo stoi w tej przybocznej linii. Tutaj powtórka w sytuacji zderzenia kukiełki z zawodnikiem Armenii. Obaj leżą jeszcze na ziemi. O, w swoim stylu na pole karne. No ale tutaj była jakaś przepychanka. Leży Ormianin. Polacy chyba wybiją piłkę. Nie. Bąk. Arkadiusz miał przejąć. Hajto. Zaczęło się od bardzo niebezpiecznej sytuacji, gdzie Piotrek Świerczewski przepychał się jeden z zawodników. O, jeszcze raz po prostu. Niepotrzebne są te przepychanki. One mogą spowodować tutaj dużo nieporozumienia. Obiegnie tam arbiter. Znowu próbuje rozdzielić zawodników. No, widać, jak jednym i drugim zależy na odniesieniu sukcesu w spotkaniu. Stawka meczu jest bardzo wysoka. Zdają sobie z tego sprawę. Daleka piłka Hajty na pole karne. Jest tutaj Juskowiak, ale faulował. Dwóch zawodników Armenii przeciwko Andrzejowi Juskowiakowi. Sędzia dopatruje się faulu przeciwko naszemu zawodnikowi. Kolejny gracz Armenii, tym razem Sukiasian, brat trenera na boisku. Odszedł Andrzej Juskowiak przeprosić go. No nerwy, nerwy, duże nerwy, stawka meczu dla nas wiadomo. Zadecyduje o zmianach Jurek Engel na pewno. Znowu taka piłka na tym boisku, dostająca szybkości i faulowany tutaj był Kukiełka. Zobaczymy, jaka będzie decyzja, słuszna decyzja arbitra. Będzie żółta kartka. Żółta jest i czerwona. Tak, bo to jest druga żółta kartka dla Sarkisiana, który tak błagalnie prosił. No i teraz szansa przed polską drużyną. To jest. Będziemy z przewagą jednego zawodnika. To jest szansa, tylko że tą szansę trzeba wykorzystać poprzez dokładne podania w linii pomocy. Mało strat własnych, doprowadzenie do sytuacji
ataku pozycyjnego i dojścia bokami pod bramkę przeciwnika. Popatrzmy, tutaj był faul ewidentny. Ewidentny faul, a tutaj bardzo dobre zachowanie również Mariusza Kukiełki, który poszedł na ten pojedynek zdecydowanie i wygrał tą piłkę. Proszę Państwa, od 10 minuty drugiej połowy, 55 minuty w meczu grać będziemy z przewagą jednego zawodnika. Kryszałowicz stracił tutaj dość łatwo. Ormianie między sobą, walczy Arek Pong. I był faulowany. Faul brutalny, woła do siebie Sukisiana, belgijski arbiter, i będzie kartka żółta dla Sukisiana. Oczywiście był to atak z tyłu, zdecydowanie na nogi polskiego zawodnika i bezdyskusyjna żółta kartka. Od rzutu wolnego rozpoczniemy, ale do pola karnego daleko. Powinniśmy teraz rozciągnąć grę. Tutaj obieg prawą stroną Hozoja. To szybszy Kukiełka i znowu był faul. I to złośliwy. Czerwona kartka. A więc druga czerwona kartka i w dziewiątkę będą grali Ormianie. Ale jeżeli policzymy ilość żółtych kartek i czerwonych kartek w tym meczu dla zespołu Armenii, to jest najlepszy dowód tego, jak oni grali dzisiaj, z jakim zaangażowaniem i na pograniczu faul. To nie przypadek, że się otrzymuje tyle żółtych i czerwonych kartek. Po prostu oni grali i o prestiż, i o to, żeby przeszkodzić polskiemu zespołowi w normalnej grze. Protestują teraz Ormianie. Do Sierczewskiego, długa piłka Sierczewskiego na pole karne, rozrzucam Jacek Bąk, aj! Teraz przepychanka, kopanie Ormian. Tu będą czerwone kartki, tu będą czerwone kartki. Zupełna bzdura, no bzdura. To jest po prostu absolutnie nic nie mającego wspólnego z piłką nożną. Nerwy, uderzony któryś z naszych zawodników. Nikt nie panuje nad sytuacją. Nie zapanowali nad nerwami Ormianie. Nie panują sędziowie. O co tutaj chodzi? Przecież to można przegrać, ale żeby przegrywać w ten sposób. Ale sędzia jest tutaj też odpowiedzialny za to, co się dzieje. Wcześniejsza reakcja, wcześniejsze usunięcie paru zawodników na pewno zmieniłoby obraz gry. Tam doszło po prostu do rękoczynu w tej sytuacji. Bieg arbiter, nie zdążył w porę zainterweniować, przewrócił się Jacek Bąk. Był faul tam, zaczęto się kopać, a później zaczęto rozdzielać sobie razy. Zobaczymy może powtórkę całej sytuacji, ale poczekajmy na decyzję arbitra. Rozmowa jeszcze z arbitrem technicznym. Ubiegli tam gracze rezerwowi rozdzielać zawodników jednej i drugiej drużyny. Czerwona kartka dla kogo? Niestety chyba jeden z polskich zawodników również otrzyma kartkę. Czerwoną, bo trzyma arbiter czerwoną kartkę. A zobaczymy, na razie czerwona kartka jest dla... Jacka Bąka. Dla Jacka Bąka. Na razie czerwona kartka jest dla grającego z numerem... Jacek Bąk i jeszcze jeden z zawodników... Jest Gowryjan. Armenii. I Jacek Bąk został uderzony, bez piłki. No nieprawdopodobna końcówka tego meczu. My teraz grać będziemy w dziesiątkę. A Ormianie zostali w dziewiątkę, a przecież teraz wchodzi z boiska z numerem 14. Ukarany kartką Gowryjan. A więc będą w ośmiu kończyli ten mecz. Tyle tylko, że lecą teraz butelki. Niesamowita sytuacja, proszę Państwa. Przypomina mi to Malce, stadion Zira, kiedy tam leciały kamienie i wygraliśmy walkowerem. Porządkowi teraz proszą o spokój ormiańskich kibiców.